Sobota 20 listopada hala sportowa w Mniowie wypełniła się młodymi piłkarzami, którzy rywalizowali o miejsce na podium i puchar starosty kieleckiego Mirosława Gębskiego w powiatowym turnieju halowej piłki nożnej. Sportowe spotkanie oficjalnie otworzyli gospodarze, starosta kielecki Mirosław Gębski oraz wójt gminy Mniów Piotr Wilczak. Liczę na sportowe emocje, sportową atmosferę, grę fair i myślę, że niech wygra lepszy. Swoje drużyny przywitali włodarze gmin, którzy licznie pojawili się na rozpoczęciu rozgrywek. Turniej zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i gminę Mniów przebiegał bardzo sprawnie, a młodzi zawodnicy na parkiecie dawali z siebie wszystko. To chyba jedno z większych zaskoczeń. Poziom rozgrywek. Ci młodzi zawodnicy to jest naprawdę bardzo wysoki poziom reprezentowali. To są godziny treningu w ciągu tygodnia. Obserwuję te pojedynki. Naprawdę jestem zdumiony bardzo wysokim poziomem gry młodych sportowców, którzy pewnie kiedyś w przyszłości zasilą naszą narodową kadrę. W halowym turnieju uczestniczyły reprezentacje kilkunastu gmin powiatu kieleckiego. Po kilkugodzinnej intensywnej grze w fazie grupowej i ćwierćfinałach o miejsce na podium zawalczyły drużyny z Rakowa, Pierzchnicy, Bodzentyna i Łopuszna. Uczestniczyło 12 zespołów. Myślę, że za rok będzie tych zespołów więcej. Cieszymy się, że młodzież dała się oderwać od komputera. Cieszyła się tą grą. No, przeżywała emocje i nerwy związane z grą jeszcze bardziej niż dorośli. To były trudne rozgrywki. Było bardzo trudno, lecz zajęliśmy trzecie miejsce. Jesteśmy z tego dumni. Mecz finałowy wyłonił zwycięzcę. Puchar starosty kieleckiego Mirosława Gębskiego trafił do drużyny z Łopuszna. Grało się bardzo fajnie i zarazem poziom trudności był taki średni. Nie było trudno, ale nie było też bardzo łatwo. Od czwartej klasy w szkole sportowej, w klasie sportowej chłopcy trenują. Pracujemy na co dzień, tak żeby czasami wygrać taki turniej jak dziś. Drugie miejsce wywalczyli piłkarze z Bodzentyna. Jestem mega szczęśliwy. Wydawało mi się, że tego celu dzisiaj nie osiągniemy, a jednak drugie miejsce. Jestem z tego bardzo dumny, z chłopaków, to co dzisiaj zrobili. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy turniej, ale zostawiliśmy serducho, pokazaliśmy, że nas stać. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Drużyny odebrały puchary za udział w wydarzeniu, a trzy najlepsze zespoły również nagrody rzeczowe. Podczas rozgrywek wybrano najlepszego bramkarza, strzelca i zawodnika turnieju. Celem wydarzenia było zachęcenie dzieci i młodzieży do zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej.